Kolejne trzy eksponaty to model Royal Enfield. Tak, to są z różnych, z różnych. To jest model, jest powiedzmy w zasadzie ten sam, bo to jest 500. Natomiast są to są motocykle z różnych lat. Ten zielony to jest Royal Enfield z 1935 roku. Ten wiśniowy tutaj to jest z 1939 roku. I ten, przy którym tutaj stoję. Na, już zawieszenie na, na amortyzatorach teleskopowych, to jest model 1947 roku. A więc możemy zobaczyć jak one ewoluowały w czasie, jak się zmieniała technika. Czyli można powiedzieć tak niewiele, bo poza tym amortyzatorem przednim w zasadzie są do siebie podobne. Firma Royal Enfield to była taka firma, która w zasadzie budowała różne maszyny dla wojska. Ale kiedy miała jakieś luzy produkcyjne i również motocykle budowa dla wojska, ale kiedy miała motocykle również czas to budowali luzy produkcyjne, to budowali motocykle cywilne dla, dla, dla potrzeb ludności cywilnej i to są właśnie takie motocykle, które tutaj widzimy.